Dzień dobry, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz i reprezentuję dom aktywistki Finax. Finax podobnie jak Janosik pochodzi ze Słowacji, ale spokojnie, nie będziemy, nie będziemy uczyć jak, jak kogoś okradać, ale pokażemy jak czerpać bogactwo z rynków kapitałowych. Pokażemy, a właściwie opowiemy yy, ja z moim gościem. Dzisiaj jest z nim Michał Masłowski. Cześć Michał. Cześć, cześć, cześć Przemek. Miło, miło gościć u Ciebie. Kilka słów o Michale, ale pewnie większość z Was go zna. Ale Michał jest wiceprezesem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i doskonałym szachistą i biegaczem długodystansowym. Potwierdzasz? No, o, to jest tak, to, 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 to najlepszy szachista wśród biegaczy, najlepszy biegacz wśród szach, szachistów, tak? Ale to wcale nie znaczy, że jestem dobrym biegaczem czy dobrym szachistą, tak? Ale lub, masz rację, ro, lubię, lubię robić jedno i drugie. Okej, okay. ale dziś skupimy się na czymś innym, nie, nie, na, nie na szachach, nie na, nie na bieganiu. Chociaż fajnie też pewnie czasami się oderwać od inwestowania i rozerwać ciało i, 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 i mózg. Mam taki kwestionariusz, którego ka każdego pytam o, o, o to samo, więc tutaj cię żadne pytanie Michał nie, nie zaskoczy, ale mam nadzieję, że odpowiedzi zaskoczą albo zainspirują naszych, naszych słuchaczy. Yy, powiedz nam na początku, jak zaczęła się Twoja przygoda z rynkiem kapitałowym? To tak, są czasy lat 90. Jak byłem na studiach, i były, to były czasy prywatyzacji i rozdawania in, in, obywatelom powszechnych powszechny świadectw udziałowych, tak? czyli początki programu programu NFI i pamiętam, że miałem swoje, i dostałem od taty drugie, i miałem już dwa. One tam były coś warte wtedy, pamiętam, jakieś yy, można było wtedy albo je sprzedać na giełdzie, bo były notowane jako normalny instrument, lub poczekać do tego, że one zostały później zamienione na 10 bodajże tych, tych NFI. Ja sobie przeliczyłem, że jak one tam były wówczas warte 200 kilkaset złotych, że jak zostaną podzielone każdy przez 10, no to te każde takie pojedyncze będzie nic nie warte. Więc miałem te dwa, więc sprzedałem pierwsze za darmo. Znaczy tak? dostałem, sprzedałem te pierwsze dwa, to zarobiłem pierwszych 200 zł. złotych. To w ogóle ciężko policzyć stopy zwrotu, no bo dostałem za darmo, mmm, wydałem coś na, 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 na autobus czy na tramwaj, pojechałem złożyć rachunek w biurze maklerskim, zdeponowałem i, i osiągnąłem przecież kilkadziesiąt kilk złotych i tak to się zaczęło, tak? To pamiętam, że, 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 że to tak jest. I później zacząłem siłą rzeczy śledzić ten rynek, tak? Jakoś tam, jakoś tam tak, tak, tak jednym okiem, a później zaczęliśmy organizować konferencję Wall Street, no i to już tak dalej poszło. Ja się przyznam, że ja sprzedałem to świadectwo od razu, bo, bo też kantory wtedy, pamiętam, skupowały mm -hmm. to, więc jakby nie czekałem, aż wejdą na giełdę i sprzedałem od razu, ale potem chyba war, warto było poczekać, bo tam kilkakrotnie prze, 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 przebitka była na giełdzie. Już nie pamiętam, one jaka była wartość nominalna, bo już też nie, też nie pamiętam, ale tam, że... Natomiast pamiętam też, jak one na tę giełdę weszły, tam jakiś max był bodajże 140 zł, a później już były tylko w jednym ewidentnym trendzie spadkowym, także to nie było tak, nie, 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 nie zrobiło się hossa na, na, na psiu, tak zwane, tak? Tutaj taki pamiętam, że taki, taki ładny skrót był, tak? Absolutnie takiego nie można powiedzieć. Więc ja miałem się na początkach mojego inwestowania jako super inwestor, bo sprzedałem nam chyba po 120 i już tylko obserwowałem ten trend spadkowy i myślałem. Dobrze, czyli to jednak umiem coś w, w to inwestowanie. Michał właśnie, a propos, bo, bo jest hmm. wiele programów, gdzie wszyscy się mądrzymy o tym, jak, jak inwestować, ale ludzie mało mówią o, o tym, jak sami inwestują. Bardziej wolą opowiadać i komentować to, co inni osiągnęli, albo nawet częściej jakie wpadki mieli na rynku kapitałowym. A w, w tym programie Janosi, my, my chcemy trochę właśnie więcej powiedzieć o, o tym, o, o naszych własnych dokonaniach, o naszych własnych przemyśleniach, i ale tego, jak się one odnoszą do własnego portfela. Więc pierwsze pytanie zasadnicze, bo jeszcze, jest, jesteś jeszcze młodym, młodym chłopakiem, o, ale na pewno bardzo. już myślisz o emeryturze i powiedz mi, z czego byś miał swoją emeryturę? No tak, to ja tam nie mam wielkich złudzeń, że ta wysokość tej mojej emerytury takiej państwowo-zusowej, tak, to jest, no to będę miał, ufam, że będę mógł pójść z wnukami na frytki. Tak, no to mniej więcej, tak, tak, tutaj oczywiście przerysowując, ale że to będzie taki miły dodatek, ja traktuję tą emeryturę z owską państwową, że to będzie dodatek do mojej emerytury, tak? Że absolutnie w ogóle zakładam, nawet takich prywatnych, takich rozważaniach czasami, że śmiało należy założyć, że ta emerytura będzie wynosiła, wynosi, wynosi, wynosiła zero. No w szczególności patrząc na to, jakie mamy trendy demograficzne, że tych Polaków ubywa. Co powoduje to a emerytura? Wysokość emerytury nie zależy od tego, moim zdaniem, ile my odłożymy, tylko jaka będzie, ile do ZUS-u będą wpłacały osoby, które będą pracowały wtedy, jak ja będę na emeryturze. A wszystko zapowiada się, że tych osób po prostu będzie, będzie bardzo mało. I to jest tak, że Wojtek Białek zawsze fajnie to mówi tak, że kto wywołuje rewolucję? Rewolucje nie wywołują ludzie starsi, którym tam już są na emeryturze u, u końcu życia, tylko ludzie młodzi, którym się coś nie podoba, bo oni mają siłę, żeby coś wojować, wychodzić na ulicę i tak dalej. Więc jeżeli moje pokolenie, które pójdzie na emeryturę i rząd powie, no, drogi Michale, my tak nazbierałeś tyle, ale my ci możemy wypłacić jedną trzecią tego, co nazbierałeś. No i co ja wtedy zrobię? To jak już będę, jak to znowu profesor Gwiazdowski często na konferencjach mówi, że będę potrzebował wtedy owsianki i aspiryny i pielęgniarki, a nie, nie będę miał siły do na to, żeby wychodzić protestować, no to ja siłą rzeczy tego nie zrobię, tak? W związku z tym ja zakładam, że tak jak już mówiłem, że emerytura ZUS-u, no to tam, nie wiem, jedna dziesiąta, ja muszę nazbierać jakiś... Portfel nieruchomości, akcji, czegoś, co będzie mi robiło. Mówiąc tak, nie ma czegoś tak, jak pasywny dochód, no, ale użyję tego sformułowania. Pasywny dochód, który, 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 który będzie mi jakoś tam tę emeryturę w cyklach, czy to miesięcznych, czy kwartalnych, czy, czy rocznych, czy, czy rocznych wypłacał. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że masz, masz trochę akcji, masz trochę nieruchomości, tak? Tak, staram się mieć, tak? Staram się gromadzić, staram się budować, tak? To, żeby to jednak do te tego 60. -tego którego roku życia osiągnęło już no taką masę krytyczną, że, że ten dochód osiągany z tych takich no prywatnych inwestycji już zapewniał mi ten poziom, że o, jest ok, dobra, mogę iść na emeryturę, okay. tak? No dobra, tak bardziej bieżąco. Y -y. Poduszka finansowa. Masz takie coś w ogóle, taką re rezerwę na, na, na czarną godzinę, na, na, na wydarzenia, trochę, które są nieprzewidywalne, bo tego jest osta ostatnio sporo? Jeśli tak, to, to w, 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 jakich, w jakich aktywach? Staram się mieć, no bo oczywiście, no każdy, kto czyta wszystkich możliwych blogerów finansowych, takich finansów osobistych, wiesz, Marcina i tak, Michała Szafrańskiego, to wie, że takie coś powinien mieć. Ja też staram się mieć, staram się posiadać. I teraz pytanie, jak, w jakiej formie i tak dalej. I tutaj będę bardzo, i tutaj jestem tradycjonalistą w gotówce. To mimo wiem, że tracę, no bo realna inflacja jest, tak, oficjalna inflacja jest, realna inflacja jest. I tutaj nie ma wielkich cudów. W gotówce, no to są wszystkie wiadomo. No każdy na, na takie wszystkie wydarzenia, typu wizyta u dentysty, nieprzewidziana awaria pralki i tak dalej, i tak dalej, żeby mieć ten, to daje dosyć spory taki, powiedziałbym, spokój finansowy, posiadanie takiej gotówki, że, dobra, okej, okay, coś się dzieje, nie wiem, odpukać, trzeba jechać do tego lekarza, trzeba tam, nie wiem, przeżyć za te pieniądze i x miesięcy, to, 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 że takie pieniądze mam, i nie muszę się teraz zastanawiać, jakie. Jakie, jakie aktywa muszę spieniężyć bo nie wiem bo zainwestowałem poduszkę finansową. Tu jestem niestety tradycjonalistą. Wolę tracić te realnie te parę procent, ale posiadać, posiadać tę poduszkę finansową w gotówce, tak? Okej, okay. mówisz, że inwestujesz w akcje też w obligacje pewnie. Hmm. Yy, to jest bardziej pasywnie czy aktywnie? Tak, półpasywnie, półaktywnie. To znaczy tak. To powiem czego nie robię, tak? Nie jestem aktywnym spekulantem. Już te 20 te to, to, te świadectwa udziałowe, o których mówiłem, to jest bodajże rok 98. Minęło od tego czasu już 23 lata, to ja zdążyłem się przez te 23 lata nauczyć tego, że ja nie jestem dobrym spekulantem. Spekulantem taki, że dzisiaj kupię, tam za dwa tygodnie sprzedam, czy tam pojutrze sprzedam, że kupię. No, spekula spekulacja to jest nawet dla mnie taki krótki termin jak pół roku, że kupię jakieś spółki gamingowe w marcu, bo jest popularne i sprzedam za pół roku, bo na pewno creepy jar urośnie o razy 10. Ja już wiem po tylu latach, że ja nie jestem w tym dobry, że mam swoje sukcesy, jak popatrzę na historyczne jakieś transakcje, że o, to mi wyszło, że super, wszystko i tak dalej, ale też muszę się przyznać przed samym sobą i teraz tutaj przed tobą, Przemku, i przed, przed widzami, słuchaczami, że mam parę też takich spektakularnych w top, że tam coś tam straciłem i to, i, i, i to grube kilkadziesiąt procent albo więcej. No i to tak suma sumarum wiem, że to kosztuje oprócz tego tyle nerwów, tyle wszystkiego, że ja na pewno nie jestem, no nie jestem dobrym spekulantem. Mało tego, ja potrafię tak ja znam dosłownie kilka osób, które wiem, że utrzymują się z aktywnego tradingu. To jest bardzo trudne. Ja nie mówię, że to nie jest możliwe, to jest po prostu bardzo trudne, że osoby takie, które są zawodowymi spekulantami, tak, to po prostu jest bardzo mało osób, tak? które są w stanie to robić. To ja uważam, że to że jak są tak dwa powiedzenia, że to jest market timing, że to też że być spekulatem, o wiele ważniejsze jest time on market, że bycie na rynku i tak dalej. To, to jest jakby jedna rzecz, tak? Natomiast z kolei, czy aktywnie czy pasywniej? pasywnie, ale to ja jestem takim klasycznym inwestorem dywidendowym, że ja lubię, podobają mi się akcje spółek, które płacą dywidendę. Większą bądź mniejszą, a, a, ale dywidendy. Tak? To też pochwalę się, mam w portfelu parę akcji, które już kupiłem no, naście lat temu, nie wiem, dziesięć lat temu, które już mi się zwróciły z dywidend, że tak? powoli przestaje mnie interesować, a w ogóle wiecie, co ja mówię, już powoli zapominam, po ile ja je kupiłem. Tak? no mam gdzieś tam powiedzmy sobie pozapisywany dom maklecki i mówi po ile ja kupiłem. No i są takie akty, że pokazuje mi, że jestem na nich zarobionych 10%, tak? Ale nominalnie, po, po tyle kupiłem po ile one są dzisiaj. No nic, niedużo nie jak na 10 lat, ale ja wiem. Że te akcje wypłaciły mi już kilkadziesiąt procent, sto procent w dywidendzie i że prak praktycznie są, albo się zaraz zwrócą, albo się już zwróciły z dywidend. Więc jeżeli to można nazwać pasywnym inwestowaniem, no to tak, to jestem pasywny. Kupuję akcje spółek dywidendowych, dobieram akcje spółek dywidendowych po to, żeby one mi tam pykały. No niestety w Polsce co rok, a niektóre częściej. To też za chwilę, zakładam, będziemy o tym mówili. Te dywidendy to jest bardzo takie kojące, takie, takie dla psychicznie, tak? Tak jak nie, nie jestem w stanie psychicznie gdzieś tam, nie wiem, grać aktywnie, nie wiem, czy to na jakichś instrumentach pochodnych, czy na aktach, bo to jest strasznie wyczerpujące psychicznie. Tak znakomicie działa na moją psychikę to, jak widzę, że o tu wpadła dywidenda, tu wpadła dywidenda, tu wpadła dywidenda, o coś można nazbierać i, i znowu wpadła jakaś dywidenda. Ja pamiętam, pamiętam skąd mi się to wzięło. Pamiętam, jakieś wiele, wiele lat temu miałem taki rok, że bardzo mało inwestowałem, że praktycznie nie, nie dokonywałem żadnych transakcji na rachunku. I tam mało zaglądałem. Pamiętam, że chyba pamiętam, że nie pamiętam, który to był rok, ale że on taki był średni dla rynku akcji. Że no, wiadomo, niespecjalnie by mi się chciało zaglądać na rachunek, bo wiedziałem, że ten wartość tego portfela no, nie, nie jest satysfakcjonująca. I, ale gdzieś tam zajrzałem po, tam, po, prawie, po bardzo długim czasie na rachunek i tak i myślałem, o, Jakieś gotówki w tym rachunku jakoś tak dużo, skąd to się wzięło? Przecież ja nic nie sprzedawałem, miałem te akcje, co miałem mieć, a gotówki jakoś tak z sensem, prawda? I wtedy policzyłem wartość dywidend, które miałem tu kilkadziesiąt złotych, tam sto złotych, tu kilkadziesiąt złotych, tam dwieście złotych jak sobie to wszystko zebrałem, to okazało się, że jak to przeliczyłem, że to był pierwszy taki raz w historii, że jakbym te pieniądze z tych dywidend zebrał, to już mógłbym jeden miesiąc nie pracować. Może o chlebie i wodzie, bym przeżył ten jeden miesiąc, ale mógłbym już nie pracować. To wtedy mi się tak obudziło takie myślenie dobra, to skoro mi się tak nazbierało że mógłbym już jeden miesiąc nie pracować, to może zróbmy tak, żebym za... popracuje trochę nad tym rachunkiem, żebym już dwa miesiące mógł nie pracować, tak? Z dywidend, tak? No i to wtedy mi się obudziło. Dobra, to trzeba dobierać te akcje spółek dywidendowych, dobierać, dobierać, dobierać. Po to właśnie, żeby, te, żeby sobie takie, tak, 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 takie takie przepływy finansowe robić. To jest super kojące psychicznie, takie właśnie jak widzę, pyk, wpłynęły jakieś pieniądze. Pyk, wpłynęły jakieś pieniądze. To jest naprawdę bardzo fajne. No dobra, to kolejne pytanie: globalnie czy lokalnie? No, niestety, nasze znaczy stety, albo niestety lokalnie, tu niestety popełniam klasyczny błąd inwestora, czyli to jest taki, to się mówi, że to jest home bias, takie obciążenie, że skoro mam tutaj lokalnie, to ja więcej wiem, mam większy wpływ tak dalej, oczywiście jest to nieprawda, yy, lokalnie, tak? Kupuję akcje spółek, choćby takich. Co wiem, że prezesi tych spółek raz na jakiś czas przyjeżdżają na konferencję Wall Street, ja ja ich prawie znam, znaczy, prawie albo w ogóle znam, tak? Albo w ogóle jestem na ty z nimi. Tak, to, 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 to lokalnie choć wiadomo, no, dlaczego powiedziałem niestety, no bo historia pokazuje, jak przeanalizujemy, nie wiem, no, skuteczność inwestowania dywidendowego w akcje spółek amerykańskich i porównamy to statystycznie, średnio ze, ze skutecznością inwestowania w akcje spółek dywidendowych Polskich, no to te amerykańskie biją na głowę. Te, te polskie, tak? No ja wiem, że to jest błąd, ale to jakoś tak. No te, to jest jeden z tych błędów, które, które popełniam i które to, że inwestorzy tak mają, że wydaje mi się, że jak inwestują w to, co nasze polskie, że lepiej znają, to będą skuteczniejsi, tak? No, lokalnie. No dobra, to kolejne pytanie tym bardziej Cię, cię zainteresuje, no bo skoro lokalnie, to jakbyś miał taką taką magiczną, czarodziejską różkę, która by mogła spełniać Twoje życzenia i mógłbyś zmienić jedną rzecz na polskim rynku kapitałowym, to co, co by to było? To bym chciał, żeby prezesi spółek obudzili się i zaczęli tę dywidendę, którą płacą, jak już płacą, to po pierwsze, jakby dwie rzeczy, żeby ona była przewidywalna, taka stała kwotowo, że jak ktoś tam płaci, nie wiem, ten Orlen 3 złote płacił, 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 to żeby to było 3 złote, a jak im się sytuacja polepszy, to 3,20, a nie tak jak w tym roku złotówkę? Już nie pamiętam. No niżej, tak? Żeby ta dywidenda była bardzo, bardzo przewidywalna. To jest jakby pierwsza rzecz. Tak na wzór amerykański, tak? Że taka Coca-Cola to tam, jako wzorowy, najbardziej popularny przykład, że płaci tę dywidendę i ona jest pstała kwotowo i tam co roku, czy tam w taki, taki czas rośnie, ale nigdy nie jest obniżana i to jest świętość dla inwestorów. To jest jakby pierwsza rzecz, żeby to było przewidywalne. Nie. Raz wysoko, raz nisko. Raz dywidenda z kghm 27 zł w 2012. Ostatnie 4 lata zero, a spółka cały czas mówi, że jest spółką Dywidendową, że to, to, to jest główny problem inwestorów dywidendowych w Polsce, że ta nieprzewidywalność, tak? A druga rzecz, chciałbym, żeby spółki zaczęły, te, które już płacą, zaczęły płacić dywidendę kwartalnie tak jak robi to nasza wrocławska i firma, która ładnie przetarła szlaki od 2016 roku, płaci kwartalnie, bo to znowu, to jest taka ulga psychiczna dla inwestora, jak on ma kontakt z tą spółką, z tymi pieniędzmi, co chwilę. Ja wiem, że ta dywidenda jest być może 4 razy niższa, to, to, to się nie mnoży, to jest ponad 4 razy niższa, jakby płacona raz w roku, ale bardzo często ja w swojej historii inwestowania dywidendowego nacinałem się na takie rzeczy, że kupiłem akcję jakiejś spółki, bo no ta spółka płaci dywidendę, trzymałem ją rok, Minął rok i nagle pstryk decyzja zarządu. A to nie, w tym roku nie płacimy dywidendy. O matko Boska, co, co to się będzie działo? No to, to, to strasznie demotywujące dla takiego inwestora dywidend, dywidendowego. A jak mam akcje spółki, które płacą. Dywidendę kwartalnie, to mam co kwartał kontakt z tą spółką i widzę, więc tam jakby się coś miało w tej polityce dywidendowej zmienić, to ja to widzę co, za chwilę, a nie, za, a nie, że ja czekałem, trzymałem akcję spółki rok i po czym się rozczarowałem, bo ta mm, spółka albo wstrzymała dywidendę, albo jakiś ułamek zapłaciła, prawda? Więc jakby te dwie rzeczy. Stałość dywidendy, i dywidenda kwarta, płacona kwartalnie. Polskie KSH to znakomicie rozwiązuje. To wszystko się da zrobić. W Stanach, oczywiście, tak jest, że te spółki płacą kwartalnie. Tam to to jest normalka. A jak się dobrze poszuka, to są spółki, które płacą miesięcznie dywidendy. No to jest w ogóle luksus, prawda? To, są, to, to jest bardzo dużo takich spółek. No to w zdecydowanej większości są jakieś rejty, tak? To są typowe biznesy, takie, które pozwalają na takie płacenie miesięcznych dywidend. No ale kwartalnie, jak przepatrzymy te wszystkie czempionów Champion, amerykańskiej gospodarki, te wszystkie spółki typu Coca-Cola, Procter Gamble, McDonald's i tak dalej. to one wszystkie płacą Apple, one wszystkie płacą kwartalną dywidendę i stałą co do kwoty. Jeżeli im się polepszy mi jakiś rok, o tam 2 centy, 3 centy podwyższają i znowu płacą stałą, stałą kwotę dywidendy. Jest to wyjątkowo luksusowa sytuacja dla inwestorów, bo oni mogą sobie zbudować wręcz portfel spółek, który będzie płacił im w przewidywalnych yy, odcinkach czasu okresach takich stałą kwotę. To nie ma żadnej tam losowości, to jest po prostu dywidenda z Coca-Coli jest prawie tak pewna, jak to, że jutro wstanie słońce, także to nie wiem, co by się musiało stać, żeby Coca-Cola przestała płacić dywid dywidendy. Oczywiście w tym szaleństwie może zapędzić się w drugą stronę, bo zdaje się, w tym roku była głośna sprawa, że ExxonMobil, czyli tam taki tam gigantyczna amerykańska spółka paliwowa, która jeszcze parę lat temu była największą spółką giełdową na świecie, no teraz nie jest, oczywiście jest daleko w tyle za technologicznymi gigantami, tylko po to, żeby utrzymać ciągłość płacenia dywidend, zadłużyła się. No to też... Wiadomo, no gdzieś tam nie można się zapędzić, ale to, ale to jest tak święte dla inwestorów, że, że, to, że, że to po prostu musi być. Yy, więc oni nawet są gotowi się zadłużać, żeby to utrzymać ciągłość płacenia dywidendy. Ja pamiętam w 2008 roku, gdzie u nas te dywidendy raczkowały, a w Stanach to całe te kwartalne dywidendy. Myśmy ten 2008 rok przeszli wyjątkowo suchą nogą, jak na kryzys finansowy. na no, a w Stanach dobrze wiemy, że ten kryzys na rynkach finansowych był o wiele poważniejszych, poważniejszy. To dochodziły do nas za oceną takie, tak, takie słuchy, że na tych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy amerykańskich spółek, które wtedy miały poważne problemy i tak przestępowały z nogi na nogę, czy może by nie wstrzymać dywidend, to do, do, do dantejskich scen dochodziły. Dochodziło, dywidenda ma być, choćby tutaj Choćby, choćby tak meteoryt uderzył w ziemię, to, to dywidenda ma być. Jakiś to jest luksus dla inwestorów, już mogą sobie ułożyć taki portfel, że są stałe, przewidywalne dywidendy i tak co chwileczkę, pyk, jakiś przepływ finansowy. Pyk jakiś przepływ finansowy. To takie coś bym chciał na polskim rynku, żeby prezesi spółek zgapili od tej naszej wrocławskiej i firmy. Jak to się po prostu technicznie robi? tak? Co tam po kolei, jakie uchwały trzeba podjąć na Walnych, jak to trzeba robić, żeby tak zaczęli płacić dywidendy. Fajny pomysł. O, o, oby. Amerykańskie władze się trochę podatkiem cukrowym z Polski nie zainspirowały, bo wtedy ta, ta dywidenda z Coca-Coli nie, nie do końca be, będzie pewna. Ale przepraszam, Coca-Cola, ty też widzi, że, że, że to ludzie mają ten, takie to myślenie o tym zdrowym odżywianiu coraz większej, może coraz mniej osób, osób pije te słodkie napoje i zdaje się, że, że w kawę. Oni chyba kupili jakiegoś dużego. Takiego dystrybutora i, kawi i sieć kawiarni i kawy, że żeby... Coca-Cola już nie tylko Coca-Colą stoi, tak? Tutaj. Więc może no, tego sko... się uda. Szczerze, szczerze mówiłeś o, o tym, że że popełniasz błędy i to jest bardzo fajnie, bo właśnie chcemy, żeby ludzie mówili tutaj w tym programie szczerze. Powiedz taki największy twój błąd inwestycyjny, który wspominasz, nie, nie. o którym się nie wstydzisz pochwalić tutaj przed, przed kamerą. No tak, no, ma, no wiadomo, każdy inwestor popełnia błędy większe, mniejsze. Są błędy, których można się nauczyć, żeby nie popełniać. Tak? To, 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 i, to, i może czas mija i to jednak człowiek się uczy na błędach, tak? I, I nie popełnia są błędy, które popełniam do dzisiaj, tak? To mimo tego, że już to przyjąłem, że już się przekonałem, nie, ja nie spekuluję na akcjach, bo nie umiem, nie potrafię. To jest dla mnie zbyt obciążające psychicznie. Ja nie spekuluję na akcjach, nie, nie robię takich, takich zakupów, a dzisiaj kupię, pójdę sprzedam. Mimo tego, że mam takie postanowienie, że kupować akcje spółek dywidendowych. Dokładna, fundamentalna analiza poważna strategia i, i tak dalej, i tak dalej, no to i tak zdarza mi się, to, i to jest właśnie ten błąd, który te, te, ten błąd, który regularnie popełniam, a dobra, kupię sobie coś tam, albo bo jest coś tam modne i tak dalej, więc zdarza mi się coś kupić, na szczęście na szczęście nauczyłem się, to jest błąd, którego nie popełniam, że jak zdarza mi się taki, taki zakup ad hoc, taki, a, a dobra, cyk, tak, żebyś coś działał. Wiesz, łańska fantazja, że kupuję to za małe kwoty. Że jakby się nawet coś tam stało z tą inwestycją, to żebym nie musiał tydzień wpłakać w poduszkę. No to, 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 to mam, tak? Natomiast no to nie powinienem tego robić, po prostu. Nie jest strategia kupowania spółek dywidendowych. To po co Cię Masłowski podkusiło, żeby sobie kupić coś tam, co A nie płaci dywidendy, B jest strasznie zmienne, a C nie masz przeanalizowanej tej spółki. W ogóle nie wiem, tam za bardzo nie wiem, co tam się dzieje i Ale nie, bo było modne, bo chyba, chyba to. Tak, taki zakup, taki spontaniczny, niestety, niestety takie, takie błędy mi się zdarzają, zdarzały od zawsze i nie jestem w stanie się tego wyzbyć do dzisiaj. Tak? No, ale na szczęście nauczyłem się tego, żeby kupować to za takie pieniądze, żeby to faktycznie było hobby, prawie jak obstawienie w, w wyniku meczu sportowego, a nie poważne inwestycje. No to tutaj na szczęście, tutaj na szczęście trochę się nauczyłem. Michał, Janosik ma też eduk edukować, więc na koniec taka prośba, pytanie. Jakbyś mógł jedną książkę polecić, która cię wiele nauczyła o finansach, albo która mogła naszych słuchaczy nauczyć, to, to co by to było? Właśnie nie wiem czy o finansach, ale oczywiście związana tutaj z inwestowaniem na, na giełdzie, na rynkach finansowych, to chciałem polecić taką książkę Grzegorza Zalewskiego i Tomasza Zaleśkiewicza, Droga Inwestora. Tak. To jest książka właśnie o psychologii inwestora giełdowego. Jest pod tytuł Chciwość i strach na rynkach finansowych. I ja po tylu latach uważam, że ta nasza psychika, to, że jesteśmy nieodporni, że się boimy, że jesteśmy chciwi, z drugiej strony, także trzęsą nam się ręce, że się pocimy przy klawiaturze, że to jest o wiele ważniejsze niż. Niż yy, gruntowna wiedza finansowa, umiejętność policzenia jakiegoś DCF-u, tak? przeanalizowania raportu finansowego i tak, i, i, i tak dalej. Tak? To, to zawsze tak. Znajomość strategii finansowej, jakieś super metody na zarabianie pieniędzy nie gwarantuje niczego. Damy dwóm inwestorom te same narzędzia, oni będą wiedzieli to samo, mieli tę samą metodę. Jeden zarobi dwa razy więcej od tego, którego, od tego drugiego, drugiego który w ogóle straci pieniądze, posługiwali się tą samą metodą. A dlaczego? Bo jeden się będzie potrafił bardziej stosować do tej strategii, a drugiemu się będą trzęsły ręce, nie będzie tego potrafił, będzie się bał będzie popełniał błędy, będzie przetrzymywał stratne pozycje, nie będzie ciął tych strat, nie będzie umiał trzymać tych zyskownych pozycji i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że przy psychologia inwestora giełdowego tak to, to właśnie ta znajomość siebie, umiejętność uczenia się siebie, umiejętność jednak systematycznego eliminowania tych błędów, nie popełniania ich po raz kolejny, albo przynajmniej na mniejszą skalę, jest o wiele ważniejsza niż jakaś niezwykle wyrafinowana metoda inwestycyjna i super wielka wiedza z zakresu, z zakresu finansów, taka Poparta tam różnymi egzaminami i tak dalej. Czy ktoś chce być skutecznym inwestorem, musi przede wszystkim poznać siebie. I sobie tu tak jeszcze raz tutaj, droga inwestora, Duetu ZZ, czyli Zalewski Zaleśkiewicz. Tak? Tutaj uczestnicy konferencji Wall Street na pewno znają obydwu obydwu panów, jak się czyta, to tak patrzy, tak każdy inwestor czyta tak, no tak, oto o mnie, o tak, tak, ten błąd popełniłem, tak przynajmniej no przykład no tak, to mi się zdarzyło, prawda? I co tu robić, żeby to jednak, żeby jednak ty, tych błędów yy, nie popełnić? Także książka o psychologii, a nie książka o metodach, tak? Jest, uważam, że o wiele ważniejsza na rynku kapitałowym. Michał, wielkie dzięki. Także Twojemu stowarzyszeniu, bo też współpracujemy z Finax, ze SI w szerzeniu tej idei inteligentnego inwestowania, pasywnego inwestowania. więc, więc tym, bardziej, tym bardziej dziękuję. Oczywiście, bardzo było mi miło. Ja też chciałem tutaj polecić, tak tutaj, tutaj przypomnisz o współpracy stowarzyszenia z Finaxem, że członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mają zniżki na, 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 na usługi Finaxa. I to, co ja mówiłem, jeszcze wrócę do tego początku, że. Znam bardzo mało, to są nie na palcach jednej ręki. Mogę policzyć inwestorów, których wiem na pewno, że oni zarabiają, żyją z tradingu, tego aktywnego inwestowania, spekulowania. Jest to super ciężki, stresujący zawód, dużo zabierający, jakby, tak, kosztujący te, te, te osoby. A Finax to jest właśnie coś dla osób, które już mają tak, nie dobra. To chcę być na tym rynku, ale nie chcę aktywnie spekulować, bo nie umiem. Ktoś sobie musi zdać w pewnym momencie sprawę, i zdanie sobie sprawy, że nie umiem, wcale nie oznacza, że jestem głupi, bo ludzie się boją tego. A, przy, przy, przyznać się do takiego błędu. Nie umiem oznacza, to że jestem głupszy od innych. Nie, nie, nie. To właśnie tak nie jest. To jest jedna też z mądrości rynku kapitałowego. Przyznanie się do błędów nie oznacza tego, że jestem głupi. Tak, To wręcz wtedy mądrość tak, tak spływa na inwestorów. I. Przekonanie się w kierunku tego inwestowania pasywnego, że nie liczy się market timing, a time on market. To Finex ma parę takich narzędzi, które właśnie ułatwiają do takie wież, bycie na rynku, bogacenie się na tym rynku, zbieranie tego majątku, jest takie amerykańskie, angielskie słowo wealth management, tak? Gromadzenie majątku na rynku kapitałowym, a niekoniecznie bycia super specjalistą od wyceny spółek, tam dokładnych zagranic, i tak dalej. Jeszcze raz dzięki. A wam serdecznie. wszystkim przypominam, że wszystkie odcinki Janosika są do wysłuchania w aplikacji mobilnej Finaxa i w aplikacjach podcastowych. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do, do usłyszenia, do zobaczenia.